A on go tak, ty, ja uwalam w to miejsce. Nie bij w to miejsce, bo nikt nie wie, co jest. Czy to jest to na pokucie, czy to jest to jakiś duch. Bo widzisz, że nic nie ma, a skończy ten głos wiele. Lepiej chodźmy, ja my przyszli tam, chodźmy na to. Zabrani się poszli, chyba oddali. Przyszedł na drugi dzień rano, jak oglądam posiłkowi, tak. Wiesz co, tutaj tam na twoim, tam w przyczce, co to klepuje kłosę. Jakiś ich duch na pokucie. No więc, to co, go ty, jak będzie jeszcze go klepało, powiedz mi. Kradę się tylko, No i nareszcie przychodzi 11 godzina minęła. Ja mówię, Józek, bo już klepie tam. No, zapach wortem. On się nabrał kieszeni, wieś, do kieszeni kamieni i idzie. Zase tam bliżej, wziął kamień w szeruły to. A to już przy nim klepie. To tam w nogi, uciek. Przeleciał gdzieś pod chałupę, a to przyszło, wieś, siadł na wrotach i klepie. Ja mówię, widzisz, to się kogoś przyprowadził, bo ci to na wrotach klepało. To on wziął zaśnął kamień, a wziął w szeruły do wrót. To uciekł w sklepie na pagórku. To on idzie za nim. Ja mówię tak, Józek, ty nie idziesz z tym, bo nie wiesz, co to jest. Żebyś tam, nie chodź tam na pagórek, bo ci może lew urwać. No on się wziął, wrócił na lot. Wrócił się pod chałupę, to przyleciało na lot na wrota klepie. A nic nie było widać, nic, przecież było miesiąc, a świecił widok było. I co to było, nic nie widzieć było, a klepa, skąd się tam głos brał, klepało. Tak jak kłosę. No tak, jak kłosę by klepał. No więc, może słyszał kiedyś, jak na klepę w nocy, nie? Nie. Nie klepił kosy do kosienia. No wiem, ale w nocy nie słyszałem. No wiem, bo jakże, do światła, to świeci. Ale tam polu klepało. No. No i wiesz, ja w to co ci... jak się wrócił na zot, no przysłonił na wrota i znowu klepie. To on go tak, co to za klepadło? Bo ja go widzisz, Józef, strzelaj się na wrota, by ci teraz na wrota klepowało ciągle. A on tak, co tu za klepadło przylazło, tu to mi na wrota klepie. Winienem ci co? Jakem ci winien, powiedz to ci ładną. A jakem ci nie winien, co mi tutaj nie daje spać, no się tutaj tłucę. Wynocha stąd i już. Ja się więcej nie chcę. Przestał klepać. Poszedł. A no dobrze, niedługo. Jest znowu zasiął. Już po 11 godzinie idę spać do stodoły. Wiesz, na owiec. A miałem stodolę potrawiącą nową. Wiesz, jestem deskami obił. I tam się sypiałem fajnie świeże powietrze. Spałem sobie na owsie. Więc na tym owsie idę na tym owiec spać. I leci, a tam w stawiskach drze się. Hawok. I przygwizduje. Przygwizduje i hawok. Hawok tak się złodzieje zwołują. I ja mam tak, czysto za głupno, tam w los, tak krzoki i tam się drze. A taką są do siebie go. Ale się wlazł na to mówię, zajmułem sobie przy słupie, a tu ci mi przy słupie drze się. Ja sobie myślałem, aha, to ja bym kto usysał, człowiek by tak prędko z tych kroków tam od cmentarza nie przyleciał. Tylko to musi być jakiś duch, może to diabeł. Tak? No to ja sobie wziąłem siot, to mi się przy słupie klepie, tak pół metra ode mnie, nie klepie, no się drze. Hawok i widzę. To ja wziąłem się, wychylił tak i on tak. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, bo już wiedziałem, że to będzie diabeł, co innego nie. Ja ją go przeżegnał, jak się zerwał wicher od tego słupa, tam mu latało tymi drzewami, chrustem tam, brzezinami na cmentarzu, potem sysem poleciało tam, w gaju tam, chojokami tam strasznie miało, tam te chojoki się śmiały i wyścigały na kramarki pod tego. Jak się pod borek. Jest tak, jedłówka się kończy, a borek no się no i za 3 roki przyslatał Burbanowiczowa, żeby i tam zeszyć na tych kramarkach, mógł ugór zeszyć i całe kramarki w tych szokach. Ja się wybrałem, wiesz, przede dniem i jeszcze ciemno było. Wybrałem się i wziąłem kłosę i posadł siec. Idę, minąłem tu cmentarz. Idę z ścieżkami, tu widzisz, jak od cmentarza tam prosto nabiją na borek. Może usadzę, może takie 40 kroków od cmentarza. Patrzę, światło tak pędziło to od burku tymi ścieżkami, to myślę, że pewnie jakiś kolejarz na rowerze jedzie. Bo tak prędziutko.
Chwilę dalej prawie kończy się plebańskie pole, pole i wchodzę na to samcowe pole. Patrzę, taka dziewczynka leży w białej sukni, leci, ani się ziemi nogami nie dotyka i tak świeczkę sobie niesie w ręce i tak pędzi, no. Tak przeleciało koło mnie, przepłucało. Patrzę, gdzie to poleci? Siadło na, zaleciało na smetosz, siadło na krowie i świeczka zgasła. No to jest nic. Rano to jest dobre, jak to przeleci, bo to jest... To inno, no, z wieczora to jest niedobre, duchy latają. Tak? No. Do 12. Do 12? No, od 11 do 12. To jest ich godzina, tak, człowiek duchu. Tak. Będą z, choćby około 10 z wieczora się pokazuje, no, to jest na pokucie, mówią. A jak rozumiesz, nad ranem to mówią, że jest dobre. Jest na wybawieniu. Jest na wybawieniu. To jest wszystko na wybawieniu. No i co dalej? No i co to... Ja tego... Poszedłem ci siekę damy. Zasadłem tam, bo tam kawałek drugi jest. No. Zasadłem tam i siekę. Zasiekłem ten u gór i wsikłem się w te krzoki tam. I przychodzi 12 w południe. Słyszałem wrzesie, jakby to leś nie wiesz kogo wołał. Sukołku w lesie. Hop, 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 hop. Tak się odrzuca całe gardło. No to już nic się kaprec. Nareszcie, potem 5 metrów ode mnie w krzoku siedzę. I tak ci wyzywał, tylko nie w języku polskim, tylko w jakimś obcym języku. Tak ci psioce, tak ci wyzywał. Więc tak ci... to ja przecież rozumiem, że to nie tak, no, że jakieś złe jest. I tak wyzywał. Siekę, co myślę, to pewnie diabeł. Bo to w południu patrzę, w tym krzoku nie ma nic. Ale skąd się ten głos bierze? No. Jeden czapkę zdjął. Głowie przeżegnałem się i patrzę, mówię. Jakbym z tatą patrzę, mówię, wszystko uciszyło i nie ma nic. Siekę, siekę i na wieczór zasiedziłem wszystko. Całe te krzoki wysiek. A no tam właśnie kokosowa baba. Ona pochodzi, wiesz... Wiem, no, wiem. No, pomarła. No ona już umarła, to nasz krem kisek. No. Pasie tam krowy, a ja już wychodzę, są godziny, rzutko jest. Ona tam pasie i mówię tak. Ty nie widziałeś tu jakichś strachów tutaj w tych krzokach? Czy tak się mi darło strasznie, że ja tam poszedł w ogóle. I to w nieznanym języku. A ona go tak. A wczoraj tu widziała, taki szum straszny był w krzokach. Ja tak patrzę, co to taki straszny szum. Nareszcie wyleciało dwóch chłopów. Takie były jak goralcyki, białe piórka za kapelusem i te tak dziwacznie byli ubrani. Takie portki mieli, takie, jeden pasek zielony, jeden czerwony, jeden biały, to czarny. I takie, takie polski, całe portki, takie same proski były te portki. A tu takich w kamizelkach i kapelusy mieli takie jak borole. I takie malutkie wiedzi i to piórko jest gęsie za tym kapelusem. No. I tak się gonili po polach. Ja zapatrzę, co to za takie krzepkie chłopy, tak lotają. A zobaczcie, jak oni lotają, to się ziemi nogami dotykają. Na ziemię tak lotają, tak się wygija, to ja się patrzę na nie, za nimi. A nareszcie, blik, znikli już, nie ma nic. Że to byli nieżyjące chłopy. No to tam jest... No, to w tych kramarkach siedzi tam. Tam jest dwóch diabłów. Dwóch jest. I jeden tam siedział, a drugi go tu wygnął, co tu przyszedł, co się da w tych stawiskach. I teraz w stawiskach nie ma tego złego ducha. A dobno to już strasało. No i co się pokazywało więcej tutaj? No, a tu jakem dawniej, ja jestem miał słuchawkę stawiać, to mi się chodzi tak, ty tu nie wysiedzisz. Tu się wciągle pokazują to zając, to kaczka, to gęś, to błocoń na środku głosieńca. I to ludzie lapią, to jak idą, kto w nocy jest tak koło północka. To łapią, a to się nigdy nie dało złapać, nie uciekał, raz to za mną Nowokowie, Wojtko jechał, Łajsyny. Ja ci jeszcze przerwię, bo zgodą tak, że w stawiskach to przyszło i cholera, rozumiesz, od stawisk przyleciało do tego słupa. Ja ci powiem, ja chodziłem do szkoły, może miał 12 lat, może 11, już może ostatnią klasę. I zebraliśmy się tu w tych stawiskach za cmentarzem. To jest taka trzcina i tam był stał. Konie plowili, wody nie było wcale wsi, a tam koło płynu. I rozumiesz, my ze szkoły przyszli,
to z kraja my się tak kąpowali po pas, po to, żebyśmy się nie utopili, bo który umiał dobrze pływać, to szedł po tę trzcinę na głęboką wodę, bo tam nawet pływał. My się takie chłopoki, szkolniki, uczyli mi się pływać, no ale mi się boli, że tam się może utopić. Szybko ja, no i dobre. Nie rozciąga tak długo, po skrzydzeniu. I rozumiesz, przyszliśmy i prawie 12 godzina dochodzi w południe, prawie, bo my przed o 11 pewnie wyszli, to zanim my zalecieli, no, kompa się rozebrali. No i dobre. I Franca, rozumiesz, kąpiemy się, tak, tam skokomy, gwarzymy, dokazujemy w tej wodzie, pluskomy się, norkujemy się, rozumiesz. A tu nareszcie z tej wody wyleciało tak pół kartki z książki i rozumiesz, tak fruko nad nami, fruko ta kartka, wiesz. To przecież żywe i pamiętam do dziś, na młody chłopak, dzisiaj mam przeszło 70 lat, ale pamiętam dobrze. Ta kartka, rozumiesz, fruko, fruko, tak dookoła. To my leciła, którzy powyskakowali mi z wody, których szepcisi i lecimy chytać tę kartkę, wiesz. To ta kartka tu ku plebajskiej drodze, wiesz, ku gościcom, ja to z magazyny. I ta kartka ucieka, a to my za nią, chcemy ją do góry, to ona wyzy i tak, rozumiesz, ucieka ta kartka, takie czarny dróg na niej. Słońce świeci, wiatru nie masz, kis kurwy sen ta kartka, rozumiesz. Do góry jak my podskakujewa i strzelała brylami za nią i chciała tę kartkę chycić, a ta kartka, rozumiesz, ucieka. I do góry się wniosła i wysoko, potem tak idzie, to my się wrócili do tej, to jest, to strach będzie. Miał tylko strach, to nie to. Biorą psiakrę, targają z książek, ze zeszytów kartki, pustowa do góry, rozumiesz, kapelusami wiewowa, żeby ta kartka poszła, bibułę my wyciągli ze zeszytu i rozumiesz, próbujemy w piernik, żeby to, czy to będzie frukać. No nie upadnie ci na ziemię i no i nie frukoci. No to jest jakiś duch. No i rozumiesz, a ta kartka sama skoczy się w ziemię. My we wodzie byli, nie było zeszytu ani nic. No to koń. No to skończyłem. Jak to się widział, to furmanka jechała, to baby tam strasznie śpiewali na gościcu. No to jakbym rozumiesz. No ale to skuszenie tak od razu. Odprowadziłem, ojciec pojechali gdzieś na jarmark, a mnie mówią, ty zbierz żyto, ran, mówię, jak się obudzisz i zasiej żyto tam u węglorki na stajunku. Ano. I idź do Ujka, tam do Kutyby, do drugiej wsi i niech ci do konia drugiego i to złożę przed wieczorem jesteś i zasie jest. No to ja tak pół morga z piosku gotowe było, przystawiłem z chlastowym, zorowym i rozsiąłem żyto, zawlugem, już on był kawalerem, przecie chłopom. No i dobre. I bierę, rozumiesz, konie przyprowadziłem do domu, wziąłem swoje konia, rozebrał, uwiązał w stajni. Na te siadom i wjął do wujka, do Borku, zajechałem, rozumiesz. I te, bo byłem tam, rozebrał, czy jak tam, nie, wyszedł do mnie, syn, czy kto, czy wujek. Rozebrali konie, dali zrynia mnie, chodź do izby, może coś pogważymy, coś zjesz. A no wołają mnie, no to posiedział tam, może była 8 godzina wieczór, może było dalej, posiedziałem. Kurwa. Chodziłem lata, niedaleko moje pole, idę ścieżkami od Borku, wiesz, jak te ścieżki, jak te, tam niekoło tych kramarek, wiesz, no, no. Tam jest Krzysztof, jakiś biernocik, umarł nogle na serce, czy to no, tam no, prawili no. Krzyż, bo może szedł tymi ścieżkami kiedyś. Zastrzelili go. No, czy go zastrzelili Niemcy, no, ty, nie, no rozumiesz, idę, a, tam ci go zastrzelili. Idę, rozumiesz. Przyszedłem niedaleko te figury, tam wiedziałem, że woda, stopki, błoto, to tak byłoby de kawolecek. Jadłem łopset kawolecek, tak jak Boga, koło zeszedłem z tej ścieżki. Później chcę, idę, nie mogę trafić na tę ścieżkę, za skurwysyna nie trafię na tę drogę. Co jest? I no chodzę, takie były krzoki, łelsyny, ta kępa, tako dość dużo. Może jakieś 60 metrów w koło. I chodzę dookoła tej łysyny i chodzę. I nie mogę na to drugie wleźć, nie mogę trafić na tę ścieżkę. Znam ją doskonale. No, nie mogę, nie mogę. No i rozumiesz, nie trafię na tę drugą.
to mnie z nogi zabolały. Tam była trochę woda, już się mi nalało do butów. No. Ja sobie myślę, oho, to już wiem, to mnie tu już zamotało. Ale czekaj, ja tu rozumiesz, ja cię wyrychtuję, tyś taki mądry, ze mnie nie dozwyć na drogę. Ja obierę dyrekcję pod południe, tak pod południe, to ja rozumiesz, czym trzeźwy, urobiony cały dzień, nie pijany, pójdę pod południe i tak, pójdę bojcją drugą, a nie to zagonami. I myślę sobie, wyjdę do Węglorki, to na Węglorce pożę ujrzę światła w jedłówce w domach, bo jedłówka i rzezowa ciągnie się cały rząd, to światła ujrzę i dojdę pod jedłowskie domy, przyjdę bez ciebie osiedle, choćby mnie kto na ogrodzie w nocy zajrzał, to powiem tak i tak, powiem. No nie mogłem trawić na drugą w Łodziłomie, cykiło pierona. I ja rozumiem. Końca prędzej. No i ja rozumiem. Rozciąga po to tam. No i to ja bym ją poszedł pod to południe, a ja idę, a ja poszedł, rozumiesz? Pod północ. Pod północny zachód. Lozem idę, het, krzoki, takie bagno, tak koło stręga, takie jakieś coś. Ja widzę, tu przecież powinny być czyste pola, dopiero na, bo tu jest czyste pole, wijawi i prowadzi na jedłówkę. Przecież wysadem to powinno być równo, bo ja tu teren znam, no tu uchowany. No ale rozumiesz, idę i dali krzoki, około tych krzoków chodzę, słyszę na borkowskim gościńcu, jedzie fura, jedzie wóz, to i no. Kru, to były rafioki, nie gumioki, i no grają konie, i no tupią, i rozumiesz, te rafy odbijają od kamieni, i Franca jakoś baba, jaskło to jak jasny gwint, tak się coś drze na tym włosie, i tak, nie mogę zmiarkować, tak, no nie mogę tego zmiarkować, tego głosu, no głos ostry. To ja stanął, włosy stanęły na mnie dębem. Ja sobie myślę, aha, to tu będzie, co za gościniec będzie, gdzie ją się tu dostał? To ja rany boskie idę na jedłówkę, terenem sobie pod południe. Przecież tu uchowany na tych polach, chodziłem setki razy. A ono mnie prowadzi w dzień dziś, tu gościniec, tu będzie, tu nie może być. Jakbym zmylił drugą, jakbym poszedł pod północ, to może być tylko gościniec od Borku, ktoś ty nie może. Ale co myślę, to i no, jedno mówi, jedna ta kobieta, taki cienki głos, a tak tyrczy i no, te koła rafy odbijają. Ja sobie myślę, może nie mogę zmiarkować przez lozę, koła odbijają. Stanąłem, zgłupiałem i mówię tak, kto jedzie, niech stanie, stój! Bo tu idzie człowiek, który zmylił drogę, stanie i weźmie. Mówię, weźmie albo mnie poinformuj, bo chodzę już może do 2 godzin, może z żonym do butów mam nalone. Mówię, ratuj mnie, bo mówię, zblądził i ginę, mówię tu, bo się skończę, tak mu mówię. No to głos ustał, amen, głos ustał. I nie wiem, czym się zagnął wtedy, czy przezagnął się, może pociec za to mówić, rozumiesz? Nie pamiętam już tego, no, się krzyżem zrobił, przezagnął się i mówię, to... No i co? I głos ustał, absolutnie. To ja postałem chwilę, mówię, na wolę boską, ja teraz pójdę prosto. Jak tu gościniec, jak to tak tercało, tu palo, to tu będzie gościniec. Nie wiem, czym zrobił 10 metrów, wychodzę fosa i gościniec droga pod górkę, wiesz, bo to tu jak fiolek ma tu zagajem na tatem, na gościniec, wychodzę na gościniec, patrzę, gościniec bielutki, górka jest, wiem gdzie mnie, zaraz tu bielokowo pole, znam pola, oczy się mi otworzyły, i zaraz mnie za sumą, zaraz niedaleko było naso pole, tam była jeszcze lipina, siono, rozumiesz? Ale jeszcze sama patrzę, wlazłem na miedzę i macą, bo tam lipina jeszcze nie była przyłorana, Lubin, macą, czy jest Lubin, przyszedłem drogą, dalim set swoją miedzą, przyszedłem do wsi, prawie brat trzeczny siedzi i oblos taki umordowany i pomału zdymuje trzewiki,
wodę wlewam, łanuczki, no chlapio, rozumiesz? I tak to oddycham, a on mówi, ale mnie wyprowadziło w pole. Tam już długo siedział, no tak bym długo siedział, bo... To wiesz co? Za co nam opowiadał. Ja razem sadził się lepszy. No, co ty powiesz? Przyszedłem na budzenie, wiesz? I sam się tak, to jest już ładny, wierzmy taką zarząd, dyrekcją, prosto ze Sobienia Narodu. Idę ci, wiesz, a tu już mi tak się ciemno w oczach zrobiło, że ci nie widzę nic. Schodziłem aż za 2 godziny po łąkach. W kółko. Nareszcie mi się tak umęczył, że nareszcie mi się, siadłem się, ale mokro na łąkach. No i nareszcie idę dalej, nareszcie wlazłem mi na menażowe balaski. Ja ją buchnął piersiami o balaski, patrzę, a tu się mi otworzyły. Patrzę, kościół widzę, budynie widzę, po prostu doszedłem. I opowiadam to o tym, jak on długo chodził po tych łąkach, tą błądziu, wiesz, co mnie coś woziło. I opowiadam to Majce, a Majka go tak, ty, robią taki głupi nie wiem, bo mi się nie dowodzić. No, co chodzi, może się i wąsy przydać, przytrafić. Nareszcie rozposedł sobie, jest do Borku, miał chłop tam sprzedać półsąga drzewa. To on ci posedł, jest w południe i to półsąga drzewa kupił. I wypili mu. No i chłop go tak, wiecie co, ja wam to dzisiaj nie pojadę do roku, bo się jest wieczór przybliżo, to ja za nie zladuję, to bym pojechał w nocy i trochę rano bym przywiedzę. No dobre. To on zabrał się i idzie do domu. Idzie, przychodzi tu, już widać jest krzyż tu na Plebańskim, co się drogi krzyżują. Patrzy, tam się ciemno palec do kubi. No sobie myśli tak, ach, to ja tu pójdę, patrzy, tam się świeci, więc biodoka się świeciło, to cały szepta, to ten buty robił. To tak szedł na prosto na przelaj, przewracał się po zagonach i tak szedł prosto na to światełko. Na te, bo się w oknie świeciło. A się przychodził jest na tego. Tam i przelał przez tą głośnię, przez przykopy i przelazi przez te jest, płot czescy, a wielo go budy robił go wylczą z młotkiem. Tu się przyszedł nam będzie płodował, jak się dom. Mówiło, nie się. Nie gniewajcie się da. Mówicie, bo nie mogę co. Do domu trafić. Nie wiecie, gdzie tu mieszka Majta? A tam go, psio, Majta się pytał o Majtę. Wiadomo, bo nie mogę trafić do domu. A ty co, szli pokój, nie widzisz, jaki gościnie jest biele widzo, takie widzo nie za tylko do no nie widzisz? Nie widzisz, ja mu to pokazał, ten gościnie tak, to co, poszedł i trafił do domu. A tu rozwysław jest, haj, ta jonotka jest. Postawione kacy, jaje kupić, wiesz, do tej, cebuliny. Posa tych jaje kupiła, idzie na złot, wiesz, i woziła, wiesz, po całym tam, wiesz, polach. Chodziła i wywracała się i co, żeby choć tych jaje jeszcze nie posłuchała. Nareszcie nie może trafić do domu, więc patrzy, coś się bieli. Tu leżał, wiesz, gnyla się na już takich skałowców, wiesz, takich betonów. Ja widział to. Kamień, no, to leżało, wiesz, a ona widzi, coś się bieli, tak się wzięła. Idzie tam i wzięła, właśnie kosi jakieś góry, skały, wzięła przysła i siadła sobie na tych kamieniach i becy. A idzie ten kutka Stasek, wiesz, do sołtysa się meldować, że na strudzy. No kto tam becy? A ja Jonocka nie mogę trafić do domu. To przysła wziął ją za rękę i prowadzi ją. Przeprowadził go, no widzicie, tu mostek już stoi, to idźcie tu do domu. No mi się wziął wrócił. Tu nasze dzieci się nawróciła za nim. No tu nie ma żadnego domu. To wziął mu za rękę i prowadził ją do silni i no wiecie, że się tu silni są w swojej chałupie. Wraca się na wychodzi do tego sołtysa, a ta znowu idzie za nim, go do wszystkich nie ma żadnej chałupy. No, to nareszcie widzi, że w najsach coś pomylono, że nie się zwiduje, go do w silni wyda, a go do chałupy nie ma. No to wziął widzicie, w to co wprowadził ją do silni, klamkę otworzył, i wepchnął do izby. A Kuba go, psa krew, tu znowu mi tu ktoś ich babę wodzi. I tam ją w środku, a tam ta kutka tak uciekała jak rodzina. I on zaświecił, to mi się to po prostu pamiętało, że jedzę w izbie. A tak to nie wiedziała, wiecie, jak to powiem, że ślepie zatkać człowiekowi, że do tego chodzi w głąb. Dużo będzie chodził.